Witam wszystkich na rozwojowym gospodarstwie. Dzisiaj mamy kolejny oczywiście odcineczek z tej jakże pięknej serii. A co dzisiaj będziemy robić? Oczywiście zbieranie belek. Musimy się z tym dosyć szybko uporać, no bo jak widzicie to troszeczkę się tutaj chmurzy. Jak widzicie u kurek też mamy, no powiedzmy tak, o jeżeli chodzi o te jajka, nie jest to jakiś mega opłacalny biznes. No ale tutaj mamy 10 razy chyba 500, no około 5 tysięcy, tam 10 tysięcy. Zrobię sprzedaż jajek, jak naprawdę będzie ich dużo. Zobaczymy, czy faktycznie te zyski są jakieś mega spore. Kolejny rok z rzędu będziemy sobie walili tutaj rzepak, bo w poprzednim roku, no... Nie wyglądały te żniwa jakoś mega zajebiście. Nie było tych zbiorów, nie wiadomo ile. No ale no tak naprawdę, no jest to jedna z najbardziej opłacalnych upraw w farmingu. Sporo osób mi właśnie napisało odnośnie tej oto uprawy tym oto siewnikiem, no bo jest to praktycznie agregat uprawowo-siewny, tak w skrócie mówiąc. Ja się oczywiście tym dzisiaj nie będę zajmował, lecz sobie tutaj puścimy pracownika, żeby to jak najszybciej szło. A na tych dwóch polach będziemy sobie najprawdopodobniej również siali rzepak bądź coś innego, jeszcze nie wiem dokładnie, ale coś na pewno będziemy działali. Ja sobie już jadę masejkiem, dlatego że on jest po prostu najszybszy na tym gospodarstwie. Bo pewnie zastanawialiście się też w komentarzach: ej Heros, ale czemu akurat John Deere, czyli no mniejszy tak teoretycznie ciągnik, robi z takim siewnikiem, a ten byk po prostu jedzie zbierać belki? A no dlatego, że jest tutaj różnica chyba nawet prawie około 10 km na godzinę. Także naprawdę, no na takiej odległości, co dzisiaj będziemy pokonywali, co dzisiaj będziemy sobie jeździli, jest to dosyć bardziej wygodniejsze. Tutaj to zbieranie belek to nawet taka robota nie jest zła, no nie? Najgorsza mi się zdaje, że w farmingu to jest orka. Gdzie mimo wszystko tą orkę kiedyś tam będę musiał wam i tak zaprezentować. To jeszcze dwie beleczki i zobaczymy, no. Koszty utrzymania tego wszystkiego wiadomo jakieś są, rzepaku na razie nie sprzedaję, rzepak sprzedamy dopiero po jeszcze następnych żniwach. Mamy aktualnie 87 tysięcy, zobaczymy ile w dzisiejszym odcinku uda nam się zarobić z belek i zobaczymy ile belek w ogóle nam wyjdzie. I powiem wam, że tak troszeczkę teraz się zastanawiam po co... Jak on wyskoczył! Napiszcie hashtag wyskok, to ja wam przypnę serduszko do tego komentarza. No tutaj troszeczkę roboty tym siewnikiem będzie miał. Jeżeli bym miał dwa takie siewniki, to robota by jeszcze szybciej szła. Dlatego się troszeczkę zastanawiam nad sprzedażą tego agregatu uprawowo-siewnego. No bo jednak... No nie jest on jakoś mega potrzebny. Szczególnie, że on ma 4 metry, a ten John Deere sobie elegancko radzi z tym siewnikiem. Wiadomo, że kwota zakupu tego ciągnika jest znacznie, czy ciągnika, tego siewnika jest znacznie większa niż zakupu tego agregatu uprawowo-siewnego, ale mi się zdaje, że i tak byśmy bardziej opłacalnie na tym po prostu wychodzili. Belki na szczęście możemy sobie sprzedawać tutaj, nie jest to jakoś mega daleko. Jeszcze odnośnie kur, bo kurki nasze już mają maksymalne po prostu wartości, czyli nie możemy mieć ich więcej, dobra, Zobaczmy ile z takiej jednej przyczepy dostajemy, dobra, 87, no liczyć 87,5 tysiąca, tam pracownik robi, to wiadomo, że on sobie jakąś tam kwotę od tego wszystkiego pobiera. Plus 2600, teraz tak, plus 2600 za taką przyczepę. Gdzie ja myślałem, że dostaniemy 4000, bo powiem wam, że liczyłem, że belki są po 500. No a te belki jednak nie są po 500. No i teraz tak troszeczkę nie wiem, czy jest sens je robić, no bo teoretycznie te belki, no i tak jakoś tam na plus wyjdziemy z nich, no bo 2600, 2600, 2600 i to w końcu się nazbiera, tych belek trochę jest, tylko że znowu to jest też i czasochłonne to prasowanie, później zbieranie i zwożenie. I nie wiem, czy nie lepiej po prostu walić wszystko na sieczkę. Chociaż te belki w przyszłości raczej tak nie będziemy ich sprzedawali, tylko będziemy się bawili bardziej w, no, bardziej rozsądniej ze względu na to, że będą nam one tak czy siak potrzebne na naszym gospodarstwie dla krów, czy koni, czy chyba nawet też i świń. No chociaż nie wiem, czy we wszystkie zwierzęta też będę szedł, ale na pewno krowy plus konie to będą dwie podstawowe nasze rodziny zwierząt. No bo wiadomo, że te kury, no to takie tam... No jest, bo jest. Tyle, że to było tanie, prawda? 80 tysięcy wydaliśmy na dwa kurniki. I jakieś tam zyski z tego mamy, co też, no patrząc na ceny tych jajek,
gdzie to jest za 1000 chyba, no 1000 litrów tam jakoś to jest w przybliżeniu łapane, no to się wydają te ceny dosyć spoko. Ale że jeden ten pojemniczek jajek, no do 1000 to mu troszeczkę daleko i się dostaje około chyba też tam około 500 gdzieś tam tych dolarów czy tam euro, nie wiem jaka tu jest waluta nawet dokładnie. No to nie jest takie opłacalne. Tak jak pisaliście, że najlepiej to jednak konie, bo wtedy się najwięcej pieniędzy dostaje. Ja będę sobie chciał zainwestować pewnie znowu w jakiś kredyt, tylko że. Tylko że no właśnie, tylko żeby zainwestować w jakiś nowy kredyt, trzeba najpierw spłacić ten kredyt. No przynajmniej no wiadomo, że można coraz większy ten kredyt brać, bo im dłużej się gra, tym większy kredyt można wziąć. Im się ma większe maszyny, można wziąć większy kredyt. No ale nie będziemy grali też tylko i wyłącznie na kredycie, no bo kredyt możemy sobie wziąć nawet i milion, ale weź później to spłać, prawda? Te jajka sobie sprzedamy najprawdopodobniej już w kolejnym odcinku, bo ja sobie będę grał na tej serii troszeczkę, żeby mieć jak najwięcej rzepaku na sprzedaż, plus będziemy tłukli, tłukli, żeby w końcu mieć te konie, no nie? Przynajmniej jedną zagrodę. Ja nie wiem, czy dwie na raz postawimy. Żeby postawić dwie na raz, dobra, jak będziemy wywalać belki, to sobie zobaczymy przy okazji, ile te konie nasze kosztują, bo 755 tysięcy kredytu, no to raczej ciężko będzie spłacić. Nawet gdy sprzedamy ten rzepak, tam mam chyba około 30-40 ton rzepaku, nie wiem dokładnie, razy licząc dwie, no 2000, no to mamy, znaczy cóż, zaraz to wszystko obliczymy, ile na chwilę obecną byśmy mogli spłacić tego kredytu. Też pożegnaliśmy się z tym bizonem naszym, co też jest troszeczkę plusem, no bo jednak dostaliśmy troszeczkę pieniędzy. To jest na wypożyczeniu, przyczepa jej nie kupiłem. Czyli tak, mamy rzepaku, tak dokładnie, mamy prawie 60 ton pszenicy, tylko tyle, że jej nie będziemy się na razie pozbywać. Mamy 44 tony, no doliczyć 45, także razy 2, jakby taka cena gdzieś była, bo teraz akurat ceny są bardzo małe, no to liczyć 90 tysięcy, 90 koła byśmy mieli. Nawet tak okej, okay, powiem wam. 90 tysięcy za ten rzepak, sam jakbyśmy dostali, to już możemy spłacić no prawie stówkę, także staje nam 65, a z racji tego, że troszeczkę tych pieniędzy mamy, ja bym sobie zszedł do 720 tysięcy, tak? Mamy 57 tysięcy teraz kredytu. Jeżeli mamy 50, mamy 57 tysięcy na koncie, a mamy 720 tysięcy kredytu. Będziemy z tych belek, ciekawe ile nam wyjdzie, żebyśmy tak z tych belek chociaż doszli. Jak mamy te 57, to następny transport to będzie już no ponad 60 tysięcy na koncie. Wiadomo, że pracownik troszeczkę odbiera pieniędzy. No, miejmy nadzieję, że jakoś to wszystko wyjdzie i będziemy w każdym bądź razie wychodzili cały czas z tego wszystkiego na plus, bo jak na razie jesteśmy troszeczkę w dupie, jeżeli chodzi o nasze fundusze. To mamy jeszcze tych belek chyba ze 4, tylko ja sobie pojadę już przez to pole. Nie będziemy jeździli cały czas tak dookoła. A powiem wam, że pracownik w końcu pojął, na czym polega praca na tym polu. Bo jak widzicie, nawet dosyć równo mu to wychodzi. Też tam ten kawałeczek pola odejdzie, no mniej więcej nawet troszeczkę dalej niż dotąd, bo tak dokładnie. No, prawie że do tego drzewa. To drzewo to będzie chyba linia tego łączenia się, bo tutaj będziemy sobie stawiali właśnie dwie te zagrody, jeżeli chodzi o konie. Tylko że jeżeli chodzi właśnie o te konie, to jeszcze wam pokażę, jak wygląda kwestia kupna tych koni, czyli kwestia cenowa, bo jednak jest to dla nas dosyć istotne. Mówicie, że konie są dosyć opłacalne, no spoko, tylko żeby mieć z tego zyski, też trzeba o nie dbać. Zagroda dla koni, no 100, liczyć 95 tysięcy, ale liczyć już 100 tysięcy, także będziemy musieli wydać około 200 tysięcy na te same konie. Czajcie, 200 tysięcy to nie jest mało, to nie jest mało, szczególnie na nasz budżet, gdzie żeby to wszystko zdobyć, żeby mieć te 200 koła, no to mi się zdaje, że po kolejnych żniwach już coś będzie z tego, ale też trzeba przyznać, że jednak bym chciał jeszcze kupić pole, bo też im więcej pól tych mamy, tym większe zyski. Bo jednak jak już na tyle pól byśmy wjechali na żniwa, no te zyski by były mega duże z tych właśnie żniw. Nie to, co teraz, co się stało. Ten zbierak po prostu zahaczył o ziemię, jakoś tak się jakby wbił, nie wiem na czym to polega. Dobra, my sobie tutaj weźmiemy to. No i widzicie, no. Trzeba po prostu to podnosić, bo tutaj jest ogólnie nierówny bardzo teren i dlatego nam się dzieją takie rzeczy.
My sobie to wszystko weźmiemy i mamy kolejną przyczepę, czyli mamy już trzeci kursik, tak? Jeżeli się nie mylę, mamy trzeci kursik. No i w tym roku sobie wszędzie rzepak obsieję. Jak na razie pszenicy nam nie jest tyle potrzebne, bo żeby uzupełnić bardzo, bardzo mało, tak jakby te kury jedzą, tak w skrócie mówiąc. Także tutaj nie mamy z tym najmniejszego problemu. Czy on dojeżdża do końca, aby? No tutaj tak średnio do końca dojeżdża, ale zrobimy sobie coś w stylu poprzeczniaków, nawet i z siewem rzepaku. No i tamto pole, jak się zasieje, tutaj jeszcze pójdzie nawóz, na pewno dużo szybciej tym siewnikiem idzie praca, bo jest to 6 metrów i jest to od razu tak jakby agregat uprawowo-siewny, czyli dwa w jednym, czyli uprawia i sieje. Nie musimy robić orki na chwilę obecną, dopiero gdzieś po tych orzniwach chyba następnych wyjedziemy sobie na dwa ciągniki orka. Też fajnie było mieć trzeci ciągnik, bo by to dużo ułatwiło pracę, no w sumie trzy mamy, tylko że ten trzeci jest taki... No nie do końca jego się jakoś bardzo używa na tym gospodarstwie, bo on jest tylko jak na razie przeznaczony do jakiejś tam sprzedaży jajek, do takich robót bardzo, ale to bardzo lekkich. No i cyk, czy za każdym razem daje nam 2600? No tu akurat nam dało 2700, powiem wam... Czy tutaj ceny też tych belek się różnią jakoś tak? Czy może jednak po prostu to jest wybiórcze, że raz nam da tyle, a raz nam daje tyle? Mi się zdaje, że jednak chodzi tutaj w dużej mierze o ceny. I ciekawe właśnie, czy są ceny belek, bo wcześniej jakoś się tym nie interesowałem, czy są... Co to jest o to? Nie mam pojęcia, co to jest o to. Ale belka no to raczej powinno być coś okrągłego, ja nie wiem czy to przypadkiem belka nie jest. No nie, bo to jest coś z wełną. To nie ma tutaj cen belek, także raczej te belki mają standardową swoją cenę. Nie wiem czemu raz nam daje 2600, a raz na przykład 2700. Bo tutaj, no jak widzieliście, po prostu ceny belek nie ma. A i sobie polecimy już po kolejną przyczepę tych belek, najprawdopodobniej chyba z przedostatnią. Jeżeli się nie mylę, na pewno wszystkiego dzisiaj nie będę wywoził, wywieziemy sobie może jeszcze jedną albo ze dwie przyczepy i podczepimy sobie tutaj ten zestaw 4-metrowy agregat uprawowo-siewny i polecimy sobie robić na tamto pole, gdzie te belki już mamy zebrane. Postawimy sobie kombajn pod wiatę, żeby nie było tutaj syfu na gospodarstwie. Sprzedaliśmy 3 przyczepy z takich kawałeczków. Może gdyby sprzedawać te belki bardziej w sposób taki, że faktycznie tych belek byśmy mieli mega, mega, mega dużo z jakiegoś nie wiadomo jak dużego pola, to spoko, bardziej by to było opłacalne i na pewno fajniej było to wozić na przykład nie tą przyczepą, co zbiera 8 belek, tylko faktycznie gdzieś to jeszcze bardziej rozwinąć i wozić tych belek na przykład, no nawet nie mówię, że dwa razy więcej, bo 16 to jest już mega duża różnica. Ale powiedzmy sobie, żeby tych belek wozić, nie wiem, z 12 albo 14. To już jak wiecie, no dużo, dużo szybciej by to wszystko nam wychodziło. Jeszcze zostało raz, dwa, trzy. Także tutaj te trzy akurat nam się przydadzą. A tam na dole jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Idealnie. Idealnie. Chyba tam, że jeszcze na dole jakaś by była, ale jak na razie jej nie widzę. Dobra, zbierzemy sobie to jeszcze z góry i zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj leży osiem. I właśnie zobaczymy, czy jest tam na... Jakie tu doły, o Boże. I zobaczymy właśnie, czy jest tam na dole coś, czy nie ma. Ta, nie ma, także idealnie wyszło nam 5 razy 5 kursów po 8 belek. Także wyszło nam 40 belek z tych dwóch kawałeczków. Gdzie liczyłem, że tych belek jest troszeczkę więcej, nie ukrywając. No ale no... No i tak nie jest źle, bo jakoś tak... 5 razy 2 600, no 2 i 2 600, gdzieś tak, no licząc 3000 już niech będzie, z samych belek zarobiliśmy, no tak, jakby tak to liczyć, to może około 12-13 tysięcy z samych belek zarobiliśmy, dużo mało, napiszcie w komentarzach, bo mi się nawet nie chce wypowiadać na ten temat, bo moim zdaniem no 13 tysięcy na takim zadłużeniu to jest gówno i to mega gówno, do dupy są te ceny. No ale no, lepsze to niż po prostu nic nie mieć, prawda? Ja sobie tych jeszcze nie będę wliczał tej ostatniej przyczepy, bo tej ostatniej przyczepy sobie zostawimy jak na razie to wszystko na gospodarstwie.
Być może te belki nam się gdzieś tam w przyszłości będą przydawały, żeby na przykład pościelić zwierzętom. A nie wiem, kiedy właśnie jeszcze będę się bawił w prasowanie, także wolę sobie to na przyszłość zostawić, chociaż żeby mieć te 8, a jak będzie to gdzieś tam brakowało tych belek, to będziemy wiadomo sobie po prostu to dokupywali, bo można, jest taka opcja, żeby sobie kupić belki. Jest to dosyć spoko. W Farmingu 17 po prostu takiej opcji nie mieliśmy, tylko trzeba było no dojść do tego, żeby te belki po prostu mieć. Dobra, to się samo składa, co jest też dosyć dobrą opcją. Tutaj tak sobie patrzę, jeżeli chodzi o te pola, no to jakoś za bardzo nie ma co kupować, nie ma co inwestować w te pola, no bo to są jakieś już takie bardziej małe główienka. Oprócz o tego, bo to pole jest takie, niby taki kwadrat, no dotąd to byśmy mogli zrobić, nie wiem, gdzieś tak dotąd to pole i tyle by z tego było. Tak samo tutaj można było to poszerzyć i faktycznie jakieś większe by było, a bo to też nie jest nasze. A to takie bajery są. No dobra, także o to można było kupić. I tutaj, no to akurat te dwa jakbyśmy kupili, to byśmy połączyli, było jedno spoko. Dobra, niech on sobie tam już przejedzie. No już tak mi się zdaje, że około pół pola zrobił. Pojedziemy sobie jeszcze, zbierzemy te ostatnie belki. Pochowamy sobie ten kombajn pod wiatę. I zobaczymy jeszcze na co nam starczy czasu w ogóle w dzisiejszym odcinku. Właśnie też jest fajne, bo ja tak jak mówiłem wam gdzieś tam chyba na live, chociaż live'y dawno były, gdzieś tam na którymś odcinku, że sobie pobrałem modzik, że te belki po prostu się nie staczają, no nie? I te belki faktycznie stoją tu, gdzie powinny stać. Gdzieś tam będzie niedługo odcinek, jeszcze chyba w tym tygodniu, że 5 przydatnych modów do Farminga 19 i te oto rzeczy dostaniecie po prostu, link w opisie, będzie przedstawienie tego modu. No i co? Wczoraj było przedstawienie 4 modów, czyli ocena modów, no i były to polskie mody, w końcu, no oprócz Zetora, no bo ale Zetor to wiadomo na polskim gospodarstwie tak czy siak jest często spotykany, także chyba też dobrze, że coś takiego w końcu wychodzi, no i będzie gdzieś tam niedługo jakiś polski modpack do Farminga 19, także też na to ja bym radził czekać, ale to, wow, ale skacze, ale mi się zdaje, że to będzie gdzieś tak koło 30 tysięcy subów, dopiero będziemy się bawili właśnie w takie coś. Ja sobie to odepnę na chwilę obecną. No i co? Postawmy sobie, tak jak mówiłem, ten kombajn. Na razie jeszcze pasowałoby te koła umyć w nim, no bo on no, takie niezaczyste są. Header też sobie przemyjemy, jeżeli w ogóle tędy się zmieścimy, bo ja nie wiem jak wygląda. Aha, czyli teraz muszę, dobra, tak. No i teraz jest elegancko, bo jest bez chudów. Możemy sobie to wszystko poskładać. No, on aż tam jedzie. Ciekawe jak wygląda robota z tamtej strony u niego. Tam jest myjka. Tak? No, tu jest myjka, dobra, się tak zastanawiałem chwilę, gdzie tu jechać, no nie? A tu jednak tu jest myjka. Weźmy sobie go umyjmy. Tutaj piesek ubiega, pilnuje akurat przy wjeździe, dobrze jest postawiony. No i to mycie maszyn jest dosyć szybkie i też właśnie jak najbardziej przyjemne, no króciutko bardzo schodzi ta robota, a później maszyny są czyste. Nie wiem, czy ta czystość jakoś tam wpływa w ogóle na później psucie się tych maszyn, czy w ogóle nie wpływa. Nie wiem właśnie, czy jest sens, no ale dla samego wyglądu, żeby to ładnie wyglądało, że maszyna jest faktycznie jakaś tam czysta, można sobie to wszystko wyczyścić. I teraz nie wiem, gdzie to postawić. Możemy ten header w sumie sobie nawet i tutaj postawić i on niczym tutaj nie będzie nam przeszkadzał, bo chyba jest nawet idealny jak ten garaż. Nawet jest mniejszy niż ten garaż, także i tak spoko. Albo czy nawet i z tej strony, jakbyśmy postawili, też mi się zdaje, że było ok. Tutaj pod wiatę, no to wiadomo, że sobie nie wstawimy go. I header można było nawet i za wiatą ustawić. I by jeszcze mniej przeszkadzał, bo i tak tu się nic nie robi. Ale niech se stoi na razie tutaj tak wbity bardziej w ten płot. W garaż. Ile mamy jajek? Coś tam lekko się pomnożyły te jajka. Ale to nadal jest za mało. Tutaj elegancko robi, a my sobie podepniemy, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie ten zestawik z agregatem uprawowo-siewnym, bo teraz żeby robić agregatem plus później właśnie tym obsypnikiem, no to chyba dłużej zejdzie, znaczy obsypnikiem, tym chwastownikiem. No tutaj mamy 4 metry, no to niedługo się pewnie pożegnamy z tym, oj. Pod takim kątem raczej nie opłaca się podczepiać tego wszystkiego, także właśnie tak jak mówię, raczej się kiedyś tam już niedługo będziemy żegnali z tym oto zestawem uprawowo-siewnym, bo no nie jest już aż tak bardzo opłacalny na tym gospodarstwie. Dobra, podepnijmy sobie. Bo wszystko po prostu pozahaczałem. Aha, i tutaj w nim nic nie ma.
Spoko, także jeżeli w nim nic nie ma, to będziemy musieli sobie właśnie skoczyć jeszcze do sklepu i właśnie wydać kolejne pieniądze, bo 62 tysiące. 62 tysiące, długo 720 tysięcy, około 100 tysięcy złotych za rzepak dostaniemy, jak będziemy sprzedawać, plus to, co teraz obsiejemy, nawóz mam, to wszystko mam, także jakichś dużych kosztów nie będzie. No mi się zdaje, że około 200 tysięcy zarobimy, a ten kredyt na razie niech on sobie tam będzie. Czy to jest nawóz, czy to są nasiona? Dobra, to są nasiona. Tutaj się nawet sporo mieści, bo mi się zdaje, że o to jedno całe wejdzie i chyba ono nie było właśnie aż tak mega całe i dlatego nam tutaj się nie zmieściło. No ale też tych raz, dwa, trzy. Nie chce mi się tych palet po prostu zwozić na gospodarstwo, bo wolę sobie na szybkości o tak o przyjechać i już jest po sprawie, no nie? Jeszcze sobie wiecie, co weźmiemy. Jeszcze sobie może zobaczymy, jak wygląda sprawa, tylko żeby nic nie walnąć. Z opłacalnością jeszcze innych rzeczy, a nie tylko rzepak. Gdzie rzepak kosztuje aktualnie 1300 maksymalnie. Słonecznik jest dosyć drogi, bo 1500. Ciekawe właśnie, jak wygląda sprawa, czy słonecznik jest znowu jakoś dobry w zbiorach później, no nie? No bo ta soja też jest dosyć droga, tylko ciekawe, czy ona też tak jakoś się no nie kosztuje nie wiadomo ile. Ja bym sobie po prostu, może i tą soję byśmy sobie poszli po raz kolejny, że jedno pole z rzepakiem, dwa pole, to drugie pole z soją i jeszcze jedno z rzepakiem. I z tych dwóch pól z rzepakiem na pewno byśmy coś zdziałali. No dobra, zróbmy sobie tak jak wcześniej mówiłem właśnie, że sobie polecimy z tym małym kawałeczkiem soją, bo później już będę siał trawę, żeby tutaj wszystko poogarniać właśnie na... Na tą hodowlę tych koni. Tutaj trzeba jakoś ładnie pojechać, żeby to zahaczyć dobrze. Ja nie wiem, czy to ma być w górze, czy w dole. Wszystko działa? Wszystko? Czy nie? No i dobra, i chyba tyle. I chyba tyle. A, czekajcie, nie! Nie, nie tak. Inaczej. Dobra, bo tutaj mieliśmy soję siać. I właśnie, teraz będziemy musieli, no ale na szczęście jest ten agregat uprawowosiewny i za dużo po prostu tutaj nic nie straciliśmy. Bo tylko kawałeczkiem przejechaliśmy. B. Teraz pytanie, czy tu nam przypadkiem... chyba dobrze teraz będziemy sobie jechali. No i haj, niech on sobie tutaj robi. My się nie będziemy bawili w jazdę tędy. Czy on to uprawia i dopiero później jedzie siewnikiem? Ta, dobrze jedzie. Jeszcze sobie przejdziemy na tamten kawałeczek pola, żeby zobaczyć, jak właśnie robi sobie ten nasz drugi pracownik, bo tam kawałeczkiem zostawił i właśnie tej strony za bardzo z tamtej perspektywy nie widać. Trzeba podejść bliżej, żeby ogarnąć, czy on tutaj, no właśnie, w tym miejscu też zostawił, no ale to jest chyba akurat wina tutaj drzewa. Tutaj też widzę kawałeczkiem, jest to ściernisko, ale tego to już nie będziemy poprawiać, bo to po prostu nam się jakoś za bardzo nie będzie opłacało. No a tutaj on sobie jedzie, zostało mu jeszcze no dobre pół pola, może troszeczkę mniej. Jak wygląda sprawa z tymi kurami? Bo kur mam, powiem wam, że maksimum 132, 131, 131, 132, 131, 131, plus po 6 kogutów w jednym kurniku. Pszenica, jęczmień 19, czyli no, 19,792 praktycznie maksimum. Czystość 95. Następne zwierzę, nie ma czegoś takiego jak następne zwierzę ze względu na to, że... Dlaczego to jest tak, że tutaj mam jajka 150 litrów? 150 litrów, a tu jest tylko 79. Dobra, nie wiem o co chodzi, na czym to polega. No bo teoretycznie, jeżeli tych kur jest tyle samo,
mają taką samą czystość, mają taką samą liczbę pokarmu, no to powinno być też takie same jajka, no nie? A tego po prostu nie ma. Tutaj nam nie wyjdą. Mamy raz, dwa, plus 10, 12. I po tej stronie chyba też jest 12. Zobaczymy, jak to wygląda. A tu jest 10, widzicie, no jednak troszeczkę przeważa jednak ten kurnik nad tamtym. Gdzieś tam w kolejnym odcinku właśnie zrobimy sobie mega dużą sprzedaż najprawdopodobniej wszystkiego, jeżeli mi się uda to wszystko poogarniać. A ja już się z wami żegnam i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z jakiejś tam innej serii tym razem i na razie.